sprawie projektu uchwały nr 29270 przez 2013 z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zadań powierzonych na rok 2013 budowa i przebudowa ulicy wraz z oświetleniem. Paragraf pierwszy. W paragrafie pierwszym uchwały nr 29270-2013 z dnia 19 lutego 2013 Rad Dzielnicy Piątej Kroworza w sprawie zadań powierzonych pod nazwą budowa i przebudowa ulic gminy wraz z oświetleniem usuwa się zadanie nr 3 pod nazwą remont chodnika ulicy Mazowieckiej wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych przy ulicy Racławickiej obok sklepu Jubilar, kwota 153 500 i pozostałe zadania nie ulegają zmianie. Paragraf 2 uchwała wchodzi w tytuł podjęcia. Szanowni Państwo, jest to uchwała, która jest jakby w komplecie z kolejną też kilku radnych. Mianowicie chodzi w tych dwóch uchwałach o przełożenie tego zadania z działu zadań bieżących, przepraszam, inwestycyjnych na bieżące. Jest to związane z, już Państwu wspominałem kilkakrotnie, o takim ustaleniu, które przyszło dla wszystkich 18 dzielnic z góry, to znaczy od skarbnika, właściwie nawet od prezydenta miasta, że każda dzielnica jest zobowiązana wszystkie swoje środki podzielić w takiej proporcji, że na zadania inwestycyjne będzie co najmniej 35% wszystkich środków, a 65% na zadania bieżące. I żeby spełnić te warunki i odpowiednio się do nich dostosować, dopasować, potrzebne jest właśnie to, to przesunięcie między tak nazwać to paragrafem. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podjęcie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.